Cześć, z tej strony Szymon Słomka. Po obejrzeniu tego filmu dowiesz się, jak przetestować aplikację Gelato App za darmo oraz jak jej używać. Wszystko starałam się wyjaśniać możliwie wolno, dlatego jeśli lubisz szybsze tempo, pamiętaj, że możesz przyspieszyć filmik na YouTubie. Aha, no i oczywiście jeśli coś jest niejasne, pisz śmiało w komentarzu lub kontaktuj się z nami bezpośrednio. Aby przetestować aplikację Gelato App za darmo, wystarczy wejść na stronę elementsgelato.com, kliknąć w zakładkę Gelato App, zjechać na dół, odnaleźć sekcję Wypróbuj aplikację i kliknąć guzik Wypróbuj za darmo. Zostaniesz przekierowany do strony, gdzie możesz się zarejestrować. Jeśli chcesz korzystać z aplikacji jako firma, pamiętaj, aby podać numer NIP i nazwę. Wtedy zostanie Ci automatycznie przyporządkowany dostęp do grupy przepisów na start B2B. Jeśli nie wypełnisz tego pola, otrzymasz dostęp do przepisów skierowanych dla klienta detalicznego. Po wypełnieniu formularza należy potwierdzić rejestrację na swoim adresie e-mail. Do aplikacji Gelato App możesz zalogować się bezpośrednio pod adresem app.elementsgelato.com. Aby dodać nowy surowiec, należy wejść w zakładkę Składniki, kliknąć znaczek plus, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Dane podane w tym oknie będą służyć do rozwoju dalszych funkcjonalności aplikacji, m.in. do generowania wykazu składników, wartości odżywczych i innych danych na temat receptury. Aby dodać nową recepturę, należy wejść w zakładkę Receptury, kliknąć znaczek plus, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Otworzy się okno. Należy podać nazwę przepisu i przyporządkować mu kategorię. Aby dodać nową pozycję w takim przepisie, należy ponownie kliknąć znaczek plus, który znajduje się w tym oknie. Po zakończeniu modyfikacji przepisu, taki przepis należy zapisać. Aby utworzyć nowy plan produkcyjny, należy wejść w zakładkę Planowanie, kliknąć znaczek plus, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Aby dodać nową pozycję, należy podobnie jak w zakładce Przepisy, kliknąć znaczek plus, który znajduje się w tym oknie. Podając ilość kuwet, podajemy tak naprawdę wielokrotność przepisu, jaki był podany w zakładce Przepisy.
Po zakończeniu planowania i ustaleniu prawidłowej kolejności widzimy zapotrzebowanie składników na dany plan. Taki plan należy wtedy zapisać i jeśli chcemy, aby wylądował on w zakładce Produkcja, należy taki plan wejść ponownie, kliknąć Wyślij na produkcję i potwierdzić wysłanie. Plany produkcyjne, które zostały wysłane na produkcję, widnieją w zakładce Produkcja. W momencie, gdy jesteś gotowy, aby rozpocząć odmierzanie, należy kliknąć przycisk Rozpocznij odmierzanie. Dzięki aplikacji Gelato App jesteś w stanie odważać kilka przepisów naraz. Jeśli w trakcie produkcji okaże się, że masz na przykład 1744 gramy kiwi, a nie 1500 gram kiwi, aplikacja pamięta, co już odważyłeś i jesteś w stanie bardzo łatwo przeliczyć ilości, jakie powinieneś dodać. W zakładce Magazyn widnieją przepisy, które zostały zakończone. Możesz edytować ilość, jaka pozostała na magazynie. Jaki jest darmowy zakres działania aplikacji? Jeśli jesteś klientem Element Gelato, kupujesz nasze produkty, to wgląd do przepisów jest darmowy. Zatem w pakiecie Free możliwość dodawania nowych surowców, receptur i tym podobnym jest zablokowana. Szczegóły znajdziesz na stronie Element Gelato, łamane przez Gelato App. Jak rozszerzyć dostęp do baz receptur? Na start, rejestrując się jako firma, otrzymasz dostęp do grupy przepisów na start B2B, która zawiera podstawowe przepisy. Chciałbyś więcej przepisów? Wraz z zakupem naszych produktów rozszerzymy Ci ten dostęp i otrzymasz wgląd do pełnej grupy przepisów z danej kategorii. Na przykład kupujesz bazę do sorbetów Sorbetto,
bazę przepisów online rozszerzymy wtedy o wszystkie dodatkowe grupy przepisów związane z tym produktem. Otrzymasz wtedy dostęp do grup przepisów na sorbety, sorbety bez dodatku cukru, wariegatury oraz będziesz na bieżąco z nowościami z tej grupy. Dodamy nowy przepis na sorbet, od razu zobaczysz go u siebie w aplikacji. Zauważyłeś zmiany w interfejsie aplikacji? To możliwe. Nasza aplikacja stale się rozwija pod potrzeby Twojego biznesu. Dlatego jeśli masz jakieś pytania, brakuje Ci jakiejś funkcjonalności, to nie zwlekaj i kontaktuj się z nami.